go wykorzystać rabarbar. Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Co można zrobić z rabarbaru? Zostańcie, bo mam dla Was pyszne wiosenne ciasto. Obejrzyjcie przepis na ciasto z rabarbarem i kruszonką. Zapraszam! Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Bożeno, że spodobała się Pani moja pasta warzywna z cukinii i papryki. Pozdrawiam Panią! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Ciasto zaczniemy od rozpuszczenia drożdży, cukrem i letnią śmietanką. To ciasto będzie ciastem drożdżowym. A jeśli wolicie kruche ciasto, to zróbcie ciasto z kruche ciasto z rabarbarem i kruszonką. Kliknijcie kartę. Do rozpuszczonych drożdży wsypujemy mąkę i wlewamy pozostałą letnią śmietankę, u mnie 12%. A pod koniec dodamy roztopione i przestudzone masło. Jeśli wolicie ciasto bardziej słodkie, to możecie dodać więcej cukru. I wyrabiamy ciasto, aż będzie jednolite, gładkie i odchodzić od ręki. Ciasto już mamy wyrobione, pięknie nam odchodzi od ręki. I od miski. I od miski też. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia. Widzimy się po wyrośnięciu ciasta. Ciasto sobie tutaj rośnie, a my możemy sobie pokroić rabarbar na mniejsze kawałki i zrobić kruszonkę. A do kruszonki będzie nam potrzebne masło, mąka, erytrytol możecie zamienić na ksylitol, czy też zwykły cukier. Ciasto z rabarbarem jest sezonowe, bo niestety rabarbar nie jest przez cały rok. Ale przez cały rok możemy zrobić szarlotkę. Kliknijcie kartę. Foremkę o wymiarach 20 cm na 35 wykładamy papierem do pieczenia i wykładamy do niej wyrośnięte ciasto. Rozprowadzamy po całym dnie, po całej foremce. Układamy teraz rabarbar, a po ułożeniu sypiemy kruszonkę. Lekko go wciskamy. Przygotowane ciasto zostawiamy teraz na 15 do 20 minut, aby podrosło
i jak podrośnie, to wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni i pieczemy około 45 minut do rumianego koloru. Możemy sobie przykryć, wtedy będzie ciepło i szybciej ciasto wyrośnie. Ciasto z rabarbarem i kruszonką gotowe. Czekamy teraz, aż całkowicie wystygnie i możemy kroić. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia kompotu z rabarbaru i ciasta czekoladowego. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!